Piotrka, jak witam serdecznie w programie Gość Dnia. Dzisiaj ze mną Patrycja. Dzień dobry. I Dominik. Dzień dobry. A jesteście przedstawicielami wyjątkowej grupy, bo grupy teatralnej to nie jest częsty okaz w studiu u nas, bo nie często gościmy akurat takie osoby, ale bardzo się cieszymy, bo jesteście też grupą taką, która działa bardzo aktywnie i na wielu płaszczyznach, o czym będą mieli się widzowie okazję przekonać za chwilę. Jak to się zaczęło, jeśli chodzi o grupę? Jak ona się nazywa, gdzie ona jest ulokowana? Od tego zaczniemy. Patrycja? Tak. Dominik pomaga. Grupa zawiązała się 10 lat temu. Na początku mieliśmy próby w Muzarcie, w Muzeum Regionalnym w Jaworze. Potem grupa się przeniosła do Spółdzielczego Klubu Piast i tam jesteśmy do tej pory. Grupa na początku nazywała się Mały Wernisaż. Później, jak już moja młodzież dorosła... Jak już urosliście. No tak, to już, już stali się wernisażem. Tacy najstarsi członkowie, którzy są do tej pory u mnie w grupie, są już ze mną 8 lat. Także to jest spory szmat czasu. No i sporo doświadczenia tego wspólnego. Tak, prawda? Tak. Już nawet tak trochę jesteśmy jak rodzina, bo spędzamy ze sobą wszelkie okazje w roku. No i dobra, zaczęliście działać i ta pewnie cała działalność przez te 10 lat mocno się zmieniała, tak? Próbowaliście pewnie różnych rzeczy i to pokazują te ostatnie 2 lata. Nowe pomysły na to, co jeszcze może was zaciekawić i co możecie jeszcze pokazać publiczności później na występach. Co to jest? Od 2 lat zajmujemy się pokazami ogniowymi, Teatrem Ognia. Zaczęło się to od tego, że pojechaliśmy na 30. Festiwal Kliniki Lalek do Wolimierza i tam zobaczyliśmy grupę ogniową. I tak się nam to spodobało, że stwierdziliśmy, że chcemy spróbować, chcemy to robić i chcemy być jeszcze lepsi niż to, co zobaczyliśmy. I jak przyjechaliśmy już do Jawora, to z Maćkiem Garcarkiem, który jest takim hobbystą, właśnie kręci pojkami, kręci ogniem, jest też BHP-owcem z zawodu, więc mieliśmy takie fajne podstawy, dokładnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o takie właśnie podstawy po prostu. No i jak już zaczęliśmy, zrobiliśmy sobie sami pierwsze swoje pojki treningowe ze sznurów, piłek tenisowych, później łańcuchów, to udało nam się uzyskać kontakt do Sebastiana Frodymy. To jest taki dosyć znany kuglarz, on też występował w Mam Talent. Jest naprawdę profesjonalny, warsztaty z nim to było coś niesamowitego, bo mówił o wszystkim, mówił o tym, o ciele, o tym, że to całe ciało robi nam robotę, udzielał nam lekcji dotyczących sprzętu, pokazywał nam pierwsze triki, pierwsze jakieś tam trudne figury. Co tam jeszcze? To ja może dopytam, Dominik, ty jesteś aktorem w tej grupie, więc będziesz wiedział najlepiej. Ja obserwując to z perspektywy publiczności, więc kompletnie jako laik, ale pewnie, tak jak tutaj Patrycja wspomniała, trzeba zwracać na wiele elementów uwagę, tak? Fryzura też jest istotna, tak, żeby nie spalić, tak? Więc tak. To ciało, o którym ty wspominałaś, sama praca tym ciałem, to pod twoim kątem chyba moglibyśmy usłyszeć najwięcej, jak to jest istotne, żeby pracować nad tym. Tak. Bardzo wymagające. Bardzo wymagające i też jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na takie sytuacje. Nasze stroje są dostosowane, są bezpieczne. Ale przede skóra? Wszystkim. Skóra... W sensie mówię tego bezpieczeństwa, o czym wspominałeś, tak? BHP. Tak, to nie jest groźne. Co najwyżej można się poparzyć. Mieliśmy różne sytuacje, takie, które wydawały się groźne, lecz no, nic takiego się nie wydarzyło. To jest bardzo bezpieczne. Te początki są trudne, jeśli chodzi o przygotowanie tego na pewno. Występu, bo na pewno na początku bez ognia, tak? Tak, sama praca... bez ognia, potem zaczynaliśmy małymi kroczkami dążyć do tego, żeby odpalić nasze pojki. No i później już jak z górki. No dobra, i teraz jesteście na takim etapie, że chcecie jeszcze więcej pokazać, jeszcze więcej zaprezentować swoich umiejętności. Mam nadzieję, że nie tylko w Jaworze, nie. Się troszeczkę rozszerzy. I przyszliśmy właśnie do tego studia, żeby powiedzieć troszeczkę o tym projekcie, który się rodzi i potrzebach, jakie wy macie też. Tak, dlatego, że pierwszy sprzęt jeszcze 2 lata temu, jakoś tak się zdarzyło, że było mnie stać, więc zafundowałam młodzieży taki podstawowy pierwszy sprzęt. Jednak teraz grupa się rozrosła, jest nas więcej
też potrzebujemy nowych wyzwań, bo tak na przykład jeżeli chodzi o wachlarze, którymi też machamy, z którymi tańczymy i układamy choreografię, mamy na przykład tylko jedną parę i to jeszcze trójząb, a bardzo nam się marzy, żeby tych par było więcej, żeby to było na przykład pięciozęby. No i koszt takiego sprzętu jest spory. I nie jesteśmy w stanie takiej kwoty po prostu sami zebrać, czy kupić sobie go tak personalnie. I prawda jest taka, że działamy pod spółdzielnią, pod klubem spółdzielczym, no ale te pieniądze, które są przeznaczone na kultury, oświatę, no nie są wystarczające, bo... Ale też muszą pewnie pokrywać te podstawowe potrzeby, tak, jak na przykład codziennie są, tak? Tak, no na przykład parafina, no bo to przy każdym występie, czy przy każdej próbie jest zużywane. No i wpadliśmy ostatnio na taki pomysł, że założymy sobie zrzutkę na stronie właśnie zrzutka.pl i tam napisaliśmy o tym, że jesteśmy grupą teatralną i że zbieramy na sprzęt kuglarski właśnie po to, żeby się rozwinąć, żeby tą pasję popchnąć trochę do przodu i żebyśmy teraz mogli po prostu... Już te pokazy ogniowe są super, są świetne, ale myślę, że gdybyśmy mieli więcej lepiej sprzętu, to już w ogóle zapierało pewnie dech w piersiach. Okej, jaka kwota tutaj jest potrzebna? Z takich naszych obliczeń, żeby kupić taki podstawowy sprzęt dla 10 osób i żebyśmy mogli robić fajne rzeczy, to jest koszt 7000 zł. Udało się już coś zebrać? Tak, już niecałe 2 tygodnie minęły, a mamy już 14% z tego, co mi się tam wydaje, to jest prawie 1000 zł. No już można powiedzieć, że ten tysiąc jest. Trzymać kciuki oczywiście, ale zachęcamy Państwa, żeby wesprzeć. Tak. Co jest w planach? Bo tak, sprzęt zostanie, bo na pewno zostanie kupiony, bo na pewno uda się zebrać, nie ma co myśleć inaczej. Natomiast co chcecie z tym zrobić później, tak? No oprócz tych warsztatów, które robicie sobie na co dzień, tak żeby być coraz lepszym, żeby się rozwijać. Ten sprzęt ma tworzyć całe spektakle. Jak to będzie? Tak, my robimy naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, a jeżeli chodzi o samokręcenie ogniem, kuglarstwo, no to są takie dwie główne rzeczy. Pierwsze to są spektakle ogniowe, takie pełne, półgodzinne czy godzinne, z jakąś historią, ze scenografią, z kostiumami. Mamy już takie trzy spektakle. Robiliśmy Mad Maxa, robiliśmy taką słowiańską historię o biłach i robiliśmy jeszcze... Taki inspirowany indyjskimi. Tak. Przy okazji Dziedzińca Sztuki w Jaworze. No i do tego są jeszcze takie tak zwane pokazy ogniowe. Teraz na przykład od 2 lat robimy je na Wielkiej Orkiestrze, jako Światełko do Nieba. I też czasami się pojawiamy na weselach, na przykład w restauracjach, na jakichś eventach. I to są takie już krótkie, 10-minutowe pokazy, bez jakichś tam nie wiadomo jakich kostiumów czy scenografii, tylko sam aktor ubrany na czarno, ogień. Ja muszę dopytać, bo jeśli chodzi o to, co ty wspominałeś, że grupa się rozrosła, czyli zainteresowanie też jakby u młodych jest. Tak. Jak ty na to patrzysz, jeśli chodzi o to, co daje właściwie taka akurat forma sztuki? Dlaczego młodzież, albo starsza młodzież, albo młodsza młodzież mogłaby się tym zainteresować? Co im to może dać? Tak z twojej perspektywy, pewnie kilku ładnych lat doświadczenia. Myślę, że to taka wolność, takie wdrażanie siebie, to jest po prostu coś pięknego. To jak w to się wchodzi, to się po prostu zaczyna kochać. To jest taniec, pewnie połączony z różnymi formami wyrazu, bo tak zakładam, że to jest bardzo, bardzo wielowymiarowe, gdzieś można było zaobserwować. Jeśli chodzi o samą grupę, to czy macie miejsce, żeby przyjmować nowych członków w tej chwili jeszcze? Tak. Czy już Nie, myślę, że... Jesteśmy bardzo otwarci. Tak, na nowe osoby, bo teraz na ten moment mamy dwie grupy. Starsza grupa to jest, w większości to są 18-latkowie, to jest właśnie grupa Wernisaż, ale też już tworzy się właśnie nowa grupa, jeszcze raz mały Wernisaż na tradycji właśnie starszej młodzieży. I już też zaczęli uczyć się machać, kręcić pojkami podstawowych właśnie tam ruchów, trików. I też myślę, że już za niedługo będę mogła ich wypuścić, żeby mogli się poodpalać i też. No to dobra, to teraz tak, ludzie na pewno chcieliby to zobaczyć. Gdzie będzie można was zobaczyć, co macie w planach na ten najbliższy czas? Jeszcze jest zimno, ale ogień to tam nic strasznego. Tak. Więc co będzie można zobaczyć w tym najbliższym czasie z W najbliższym czasie teraz będziemy się bardziej zajmować spektaklami nieogniowymi, ale fakt, że w najbliższym czasie przed feriami jeszcze jedziemy do Pragi, mamy zamiar tam na rynku pokazać, co potrafimy.
No i też w lutym właśnie odwiedza nas Sebastian, bo jakiś czas już go u nas nie było, chciałby zobaczyć, jak tam nam idzie i jak wyglądają nasze spektakle, także na pewno będziemy robić już pod koniec lutego u nas w mieście z okazji jego przyjazdu jakiś taki właśnie spektakl, performance. Plenerowy czy? Plenerowy, bo jeżeli chodzi o, wiadomo, o Teatr Ognia, Ogień, to w grę wchodzi tylko plener, jednak też przy tej okazji chcieliśmy przenieść spektakl ogniowy, który był bardzo fajny do naszego Jaworskiego Teatru i wpadliśmy na pomysł, że zamienimy ogień na światło. Dlatego też nawet zdarza nam się robić spektakle świetlne, gdzie zamiast ognia są światła lodowe właśnie w tym sprzęcie, w pojkach, w wachlarzach, w pomykach. A jeśli ktoś za długo nie chce czekać, to gdzie was można znaleźć, żeby sobie prześledzić to wszystko? To, co na Facebooku jest strona internetowa, tak, Wernisaż. Jesteśmy też na YouTubie pod tą samą nazwą. No i też można do nas, do klubu przyjść, zapraszamy. No dobra, i teraz tak, wróćmy do tej zbiórki na chwilę, tak na koniec naszej rozmowy, żeby można było też bardzo gruntownie przekazać informacje, gdzie tego szukać, bo na pewno przypominacie o tym na Facebooku. Ale jak znaleźć to w sieci? Jakbyśmy chcieli sobie wpisać w wyszukiwarkę, to co tam trzeba? To wpisujemy zrzutka.pl i wpisujemy wtedy sprzęt kuglarski dla grupy teatralnej Wernisaż. I tam się wyświetli informacja, są też zdjęcia, można pooglądać, jak to u nas wygląda. Dobra, Patrycja, dzięki wam serdecznie za wizytę. Mam nadzieję, że uda wam się zebrać tą kwotę i później będziecie jeździć nie tylko w Jaworze, ale po regionie i pokażecie, co potraficie. Z młodszymi, ze starszymi uczestnikami będzie kolorowo i ciekawie, na pewno będzie bardzo, bardzo ogniście. Dzięki serdecznie za wizytę. Bardzo dziękujemy.